dzisiaj wam pokażę, czym różnią się kostki za 7 zł z chińskiego sklepu chińskiego i za 30 zł z Polamarketu. Więc zapraszam do odcinka. Tak, no to ta różnica, no to jest płynność chodzenia, bo ta chodzi bardzo płynnie i szybko. A ta i w ogóle prawie jej nie słychać. A ta jak chodzi, to słychać prawie na cały pokój. No dobra, aż tak głośno to nie jest. Bywały głośne, ale ta jest, no dobra, jest szybsza, ale za to jest głośniejsza i nie jest aż taka płynna. Drugą różnicą jest to, że w tej kostce za 7 zł, 7,50 dokładnie, da się cheatować. Czyli jak mamy tak, to możemy to sobie opiętać. Czy jak mamy takie coś, nam się przydarzy, to wystarczy sobie odkręcić i mamy ułożone całe. Lecz na tej kostce się już tak nie da. Nie da się. Bo się tylko zacina tak. Na tej kostce się nie da. No, nawet bym próbował. Udało się, ale to tak ciężej się robi. Na tej jest po prostu mniej to zauważalne, a na tej jest bardzo i ma tutaj słychać. No. Ale no, pamiętajcie, że oszukiwać nie wolno. Także ja oszukuję też. Ja no nie oszukuję. Robię. Na koniec algorytm ID. No mnie to mi się wydaje, że no, jeżeli chodzi o wygląd, to ładniej wygląda ta niż ta. Bardziej mi się ta podoba niż ta, bo ta jest taka, no po prostu dobra, złączona jest. A ona ma tu takie przerwy fajne i no ładnie to po prostu wygląda. A pod światło ten kolor wydaje się taki jasny, a ten pomarańczowy już taki nie jest. No i w sumie to są te różnice. No większych nie ma, ale jeżeli chodzi co do układania, łatwiej mi się układa tą dla 7 zł. Co z tego, że no dobra, nie jest taka szybka. Jak ta, czy nie jest taka płynna jak ta, no ta szybka, no to aż taka to nie jest. Bardziej wam polecam po prostu kupować takie, nie takie o płynne, żeby tu, tylko takie, bo one są po prostu szybsze. No chyba, że po prostu woli się mieć taką płynniejszą, taką po prostu do układania, a nie do układania na czas. Mój rekord to 6 minut i 53 sekundy. Więc źle nie jest, ale jeżeli chodzi o takie zawody, no to trochę za wolno. No ale jak jeszcze się tak poduczam, to wiadomo, że jeszcze tam w życiu może mi się uda. Ale no na razie tyle zdołałam. No, w sumie o
tutaj więcej nie ma, tylko są te, jakie wam powiedziałem. A no i jeszcze są różnice kosztów, no taka no to 30 zł, a taka no to 750 zł. To jeszcze ta jest różnica, ale więcej nie ma. No i jeżeli chodzi na pojuchy w płynności, to wiadomo, ta się trochę zaczyna tak, no bo tego robi się szybko, gdzieś tam się odcinają, no wiadomo, też dlatego na taką cenę, ale to jest po prostu tania, ale no jest całkiem dobra, więc jeżeli chodzi o różnicę, no to wszystko na to nie. Do zobaczenia w następnym odcinku.